Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić. Słuchajcie, mam bardzo dużo różnych ciekawych tematów do poruszenia. Mam nadzieję, że nie wszystkie zapomnę, że wszystkie zapamiętam. Jechałem dzisiaj sobie samochodem i naprawdę myślałem, o czym będę z wami tutaj rozmawiał, o czym będę opowiadał. I o, tematów jest sporo, mi się wtedy urodziło i no kurczę, podczas prowadzenia samochodu niestety nie można zapisywać nic na kartce, dlatego no, nie zapisałem sobie tego, a chciałem sobie zapisać, żeby jakoś poprowadzić ten odcinek, tak z sensem, ale część tych tematów mi się zapamiętało, także spokojnie. Tak, ostatnie komentarze. Z tego co pisaliście, Meganka wam się też podobała. Bardzo fajnie, samochodzik jest ekstra z wyglądu. Tutaj Wojciech Banaszkiewicz napisał, że lepiej by mi było z tym FWD niż RWD w tym aucie. No tak, bo w sumie Meganka jest robiona pod napęd na przód. Jeśli chodzi tutaj, Reventon.pl napisał, że jeśli chodzi o Forza Horizon 3, to będzie ponad 600 pojazdów. Serio? 600 pojazdów? Dla mnie i tak w Forzie Horizon 2 tych pojazdów jest aż za dużo. Serio? Kurczę, zatrzymałem się na Astonach Martinach, ale bym chciał dzisiaj spróbować sobie jakiś inny samochód. Tutaj jedna osoba mi napisała, że czeka na Honda Civic. Honda Civic, która to osoba była. A tak, Punk186 napisał, że czeka na Honda Civic i ja właśnie chciałbym jakiś taki samochód stuningować, przerobić, ale nie jakoś hardkorowo. Jezu, samochody są niesamowite. Jak ja sobie patrzę na to, super. Dobra, jedziemy do Hondy. A, też dużo było głosów na Transita. Super, ja mam go w garażu, słuchajcie, ja go chyba wygrałem kiedyś, niesamowite. No i ten fokusik, strasznie dużo jest ogólnie zdjęć, znaczy strasznie dużo, jest sporo zdjęć o tym właśnie fokusie na ludzkiej grupie. Jest to dość popularny samochód, ale powiem wam jedno, ten wóz, on nie wygląda może, to jest taki fokus, no nie? Ale Focus RS brzmi niesamowicie, naprawdę to jest taki dźwięk, jak jedzie przez miasto, słychać go dobitnie z bardzo daleka. To jest super, ale to jest taki dźwięk, że no chyba nikt nie narzeka na to, że jest zbyt głośny, bo brzmi świetnie. Każdy chce chyba posłuchać. Nie no, fani motoryzacji przeważnie, no a jak komuś się tam nie podoba, to niech spada na drzewo. Fajny jest ten Focus, tylko tyle mogę powiedzieć. I chciałbym nim w sumie pojeździć, a zobaczę, czy ja mogę go kupić, bo nie wiem, czy on jest z dodatku, czy nie, nie spojrzałem. Kurczę, mógłbym go kupić. Chciałbym, ale tu, wow, on ma tylko napęd naprzód, bardzo dziwne, myślałem, że ma 4x4. Dzisiaj zobaczymy może coś z Hondy, tutaj mamy Honda. Honda Civic, oh my god, mamy napęd naprzód, patrzcie na to. Honda Civic CRX, CRX, o, to jest dobry motyw. Jest jeszcze Type R-ka, no i na co mam się zdecydować? Wiecie co, chyba dzisiaj przerobię tą Hondę, dlatego że ja ją widziałem na jednym takim zlocie. Wow, co jest? Nie mogę kupić? A, no tak, nie mogę, bo to jest dodatek pieprzony. Ach, ale tą Hondę widziałem przerobioną. Przyjechał jeden Niemiec na zlot tą Hondą i miał 500 koni mechanicznych. Całkowicie odciążona, fotele, jeden tylko fotel dla kierowcy był, krata, z tyłu nic nie było totalnie, tylko wszystko wypieprzone, co może, tylko karoseria była właściwie, koła i silnik, dosłownie. I 500 koni mechanicznych, dosłownie jak ten samochód ruszał, to mimo że miał twarde zawieszenie, to i tak wszystko siadało. Ale no niestety, samochód był bardzo mocno stuningowany i kolesiowi rozwaliło tam coś, chyba uszczelkę pod głowicą, bo zaczęło strasznie dużo białego dymu lecieć, także hej. Honda Civic Type R mamy do dyspozycji, albo Civic CRX Mugen, tak się nazywa, podoba mi się z wyglądu ten samochód. 84 rocznik, no ale dzisiaj zajmę się Type R-ką, tą, bo to jest w sumie, to nie jest ten rocznik, który ja chciałem kupić, ale ja chciałem kupić rocznik chyba
Znaczy miałem możliwość kupienia tego auta w bardzo fajnej cenie i w bardzo fajnym stanie. Z 2005 chyba roku. To znaczy nie ten model, ale chodzi mi o Honda Civic, no nie? I to nie była Type R, tylko zwykła, jakiś, z jakimś tam silnikiem diesla poniżej 2 litrów. Jakoś tam, nie pamiętam jaki to był silnik dokładnie, ale to był diesel jakiś tam mały, chyba 1.5 czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie. Ale Type R-ką sobie pojeździmy. Z tym samochodem nie mam jakichś takich większych skojarzeń, nie mam z nim powiązanych jakichś takich... Znaczy, może widziałem parę opcji stuningowanych, parę modeli, które były jakoś hardkorowo stuningowane, przerobione. Ale wiecie co? O, właśnie to też wam opowiem, bo dzisiaj miałem taką fajną sytuację też na drodze. W porządku. Pójdziemy sobie ulepszyć. Także z tym samochodem nie wiążę jakichś takich większych, głębszych relacji, o których mógłbym poopowiadać. Jestem ciekawy... Wow! Zobaczcie na to. Mamy niezły komplet zderzaków tutaj, które możemy sobie założyć. Mamy tu regulowany. Nieźle. To jest chyba jeden z niewielu samochodów, który posiada taką gamę tych zderzaków, spoilerów. Patrzcie, nawet tutaj możemy sobie spoilery jakieś różne zainstalować. Ten mieliśmy ostatnio w Megance, dlatego tym razem zainstalujemy sobie coś takiego. Bez regulacji niestety. A i tu mamy z tyłu... No, ciężko się zdecydować na coś. O, myślę, że ten wezmę. Okej. Okay. Progi. Okej. Okay. No i fajnie. Więc naprawdę sporo opcji. Mamy tu napęd na przód, zostawimy go tym razem. Postaram się jakoś z nim powalczyć. Zobaczymy, jak Honda będzie wyglądała obniżona. Tu mamy napęd. Tu mamy... Moment, gdzie tu? A, tu jest. Hops. Wow. Nieźle. Chciałem się też was zapytać o pewne rzeczy, ale muszę sobie to przypomnieć. Mam nadzieję, że sobie to przypomnę. Tutaj jeśli chodzi o hamulce, na razie sobie z tym dajmy spokój. Zaczniemy od redukcji masy. Konwersji nie będziemy na razie robić z napędu na... Nie wiem, na cztery koła czy na tył. To jest Civic, tutaj mamy napęd na przód. I niech tak zostanie. Mamy, kurczę, już ten samochód jest prawie wymaksowany w klasie C. Ale wiecie co, ja nie chcę się ścigać w klasie C. Ja bym chciał w B mieć ten samochód. Dlatego podniesiemy sobie do B. Zobaczcie, że ja kupuję te rzeczy i wcale mi się nie zwiększają staty. A pomoże to znacznie w regulacji później. O, zainstalujemy sobie kratę, niech będzie. Tu mamy wszystko, jeśli chodzi o zawieszenie. Opony za moment, a teraz troszeczkę z mocą pofoglujemy. Klasa B. Okej, okay. Tak naprawdę mógłbym te ustawienia już sobie wczytać, to by było szybciej. Ale o czym wam opowiem, słuchajcie. Bardzo ważna na drodze jest płynność jazdy. Wiele kierowców widzę na drogach, czy w sumie niewiele. Niewiele teraz, bo ci kierowcy, którzy jeżdżą tak raptownie wyprzedzają, albo jadą za jakąś ciężarówką, zaraz przy zderzaku i wychylają się szybko i próbują wyprzedzać, to albo dosięga ich selekcja naturalna, bo trafiają na drzewo albo na czołówę z kimś, albo się uczą po prostu, że nie wolno tak robić. A co może klasa A? Nie, chciałbym w klasie B mieć ten samochód. I uczą się wyprzedzać gładko, uczą się jeździć gładko, płynnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby jeździć płynnie, nie wyprzedzać jakoś tam hardkorowo. Potem właśnie można zauważyć, czy rozpoznać młodego kierowcę niedoświadczonego od tego doświadczonego. I ja właśnie dzisiaj zobaczyłem, że jestem trochę niedoświadczony na tyle innego kierowcy, ale to tylko dlatego, że ten kierowca znał troszeczkę drogę dojazdową do pewnego miejsca, gdzie dzisiaj jechałem, bo śpieszyło mi się trochę dzisiaj i chciałem dojechać w jedno miejsce szybko. Wobec tego próbowałem jak najszybciej się rozpędzać i wiecie, żeby jak najszybciej dotrzeć, no nie? Moment, co ja tutaj kupuję? Szerokość to mi niepotrzebne. Tutaj też nie mamy raczej co robić z tym.
Możemy tutaj troszeczkę poszerzyć i zobaczymy, co się będzie działo z tym samochodem. Kolor trochę zmienimy. Okej. I lakier. No. I się śpieszyłem. Nie wyprzedzam jakoś mocno hardkorowo, bo się po prostu nie da. Nie. W niektórych miejscach na drogach polskich jest taka hardkorowa droga, że nie da się jechać jakoś super szybko, przyspieszać niesamowicie. Trzeba jechać za jakimś wolnym pojazdem. Niekiedy kierowcy też nie chcą zjeżdżać z drogi, jak się jedzie zaraz za nimi na pasie do wyprzedzania. To też takie jest, wiecie, kontrowersyjne troszeczkę, bo denerwujące, no jednak. Ten biały kolor wcale nie jest taki zły. Kolory specjalne. Dobra, zobaczmy. No i co? Jechał sobie właśnie bardzo fajnie zrobiony Volkswagen Passat. Naprawdę bardzo mi się podobał, tak jak go widziałem z przodu. I gościu wcale nie jechał nim szybko, a mógłby jechać szybko. Przemalowany był na biało, miał niestandardowy zderzak, niestandardowe światła. Na pewno miał przyciemnione szyby, był obniżony. Biały Passat, piękny, naprawdę gościu zadbał o niego i to nie był Passat, to był Passat gdzieś chyba z 99 roku albo ten model ogólnie, dlatego że no to nie była przejściówka, to nie był przejściówka potocznie zwana, to nie był facelifting, więc no to mogłem rozpoznać jak jechałem przed nim i widziałem go w lusterku z tyłu. No i ja go gdzieś tam w pewnym momencie na prostej zostawiłem, pojechałem prosto, bo mi się śpieszyło. No ale było tam zwężenie gardła, czyli dwa pasy zamieniły się w jeden. No i tam trzeba było już jechać wolno za jakimś tam innym kierowcą. Jezu, jak ten samochód się świeci, nie? Dobra, wyjadę stąd, to może będzie lepiej. No i ten kierowca wcale nie przyspieszał, nie jechał tam jakoś 140, tyle ile można było. Jechał sobie za mną gdzieś tam daleko, został z tyłu, jechał sobie 90, jechał może 100 na godzinę maksymalnie. Ja tam 140 poleciałem i go zostawiłem. Ale gdy zjeżdżałem sobie na wiadukcie, no to nagle okazało się, że jest zaraz za mną. Nie sądzę, żeby przyspieszał, bo ja musiałem tam bardzo wolno jechać za jednym tam kierowcą. I on pewnie był tego świadomy, że kurczę, no nie ma co jechać jakoś tutaj hardkorowo szybko. Wystarczy, że sobie będę jechał tą stałą prędkością, po prostu 100 na godzinę, a i tak dojadę do celu o tej samej porze, co kierowca, który jedzie w tym miejscu 140 na godzinę i de facto traci więcej paliwa niż ja. Jechał sobie, nie wiem, piąteczką, 100 na godzinę, 2000 obrotów, elegancko pali 4 litry. Może jeszcze za ciężarówką jechał albo za jakimś innym samochodem, żeby zaoszczędzić na paliwie. I kurczę, zaoszczędził parę tam może tych mililitrów, nie wiem ile mógł zaoszczędzić, ale no zaoszczędził, tak? Jeśli bierzemy pod uwagę tam 100 czy tam 120 km na takim odcinku jak dzisiaj właśnie jechał, nie, 107, no można powiedzieć, bo to w dwie strony, no to można zaoszczędzić sporo tego paliwka. No i właśnie co? I się śpieszyłem w jedną stronę, w drugą się już nie śpieszyłem aż tak bardzo, ale w jedną stronę się śpieszyłem i ja jestem pewien, że straciłem więcej tego paliwa niż jakbym próbował jechać sobie właśnie takim jednym tempem, stałym rytmem, te 100 na godzinę, według nawet przepisów, bo nie ma co się śpieszyć, tak naprawdę. Ja też tak kiedyś sobie myślałem, o tego wyprzedzę, tego wyprzedzę, będę szybciej, o jeden samochód będę do przodu w korku, no to jakoś muszę być szybciej, a tak naprawdę różnice w czasie dotarcia do celu to są może minuta może być, albo nie wiem, kilkadziesiąt sekund, albo kilkanaście sekund nieraz, bo w ile, nie wiem, sekund możemy wyminąć długość samochodu, to nie wiem, 4 metry powiedzmy, nie? Jeśli tam wyprzedzimy w korku kogoś, bez sensu, więc lepiej jechać sobie stałym tym ciągiem, przyspieszać ten ruch uliczny, czyli jak najwcześniej starać się ruszać spod tych świateł. Nie oczywiście na piskach opon, ale nie czekać aż się znowu pojawi żółte światło, tylko ruszać jak się pojawi żółte. Ruszamy powoli, żeby kierowca za nami mógł od razu zareagować i sobie też ruszyć. To jest ważne, żeby ta dynamika została zachowana w ruchu drogowym. I o co mi tutaj chodzi? Chodzi mi ogólnie o płynność jazdy.
płynność jazdy jest ważna nie tylko w takiej codziennej jeździe, dojeżdżaniu gdziekolwiek, ale też ważna jest na takich wyścigach, jak się właśnie ścigają profesjonalni kierowcy na torach wyścigowych. Chociaż oni nie skręcają jakoś raptownie. Zauważcie wyścigi Formuły Pierwszej. Te samochody są mega zwrotne. Bo powinno się mówić Formuły 1 czy Formuły Pierwszej, już zapomniałem. To takie trochę zagmatwane było tam. No, ale te samochody są mega zwrotne, lekkie, super przyczepne i ci kierowcy na zakrętach jadą płynnie. Oni nie skręcają nagle kołami jak 80-90 stopni czy coś, nawet chyba nie mogą. Nie skręcają raptownie, bo wiedzą, że ich samochód zachowa się przy takiej mocy nieodpowiednio, że stracą prędkość, stracą trakcję, stracą masę innych rzeczy, które nie chcieliby stracić podczas wyścigu. A w tym najważniejsze, czyli czas. Dlatego jeżdżą płynnie. Płynność jest kluczem do zwycięstwa i tak naprawdę do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Bo tak, jeśli będzie jechał raptownie, to szybciej zużyje opony. Wjeżdżając do pit stopu straci cenne sekundy, chociaż i tak ten pit stop, jeśli oglądaliście jakiekolwiek filmiki na YouTubie o tym, jak szybko potrafią wymienić koła, no to zatankować samochód, i tak trwa sekundy, to są sekundy dosłownie, to i tak traci ten czas. Więc on musi brać pod uwagę, żeby jechać płynnie, żeby dobrze znać każdy centymetr trasy. I tak w życiu codziennym, jak jeździmy sobie samochodem, to jest też bardzo ważne, żeby sobie odpowiednio zaplanować drogę. No i ten koleś, który jechał sobie za mną tym Passatem, on sobie zaplanował dobrze drogę. Wiedział, że w tym miejscu nie ma co się śpieszyć, ale później może sobie przyspieszyć. Wiedział, że zaraz będzie wąskie gardło i ten kierowca, który jest przed nim, czyli ja, dojedzie w to miejsce, co on, o tej samej porze, w tym samym czasie tam będzie, a mimo to on zaoszczędzi troszeczkę bardziej na paliwie, jeśli pojedzie tak, a nie inaczej. Jeśli pojedzie po prostu wolniej, a płynniej, regularniej. No a poza tym w takim pasaciku, fajnie stunigowanym, customowym, wiadomo, że nikt w okolicy takiego nie ma, bo ja sobie go takiego zaplanowałem, ja sobie zrobiłem taki projekt, jak sobie takiego wymyśliłem. Więc w takim samochodzie można sobie jeździć powoli, bez stresu i cieszyć się nim, bo każda minuta w aucie, o które sobie dbamy, które sobie wyczyścimy chociażby, no nie? Czy przy którym właśnie zrobimy jakieś tam modyfikacje wyglądu, pomalujemy, nie wiem, damy jakąś folię zabezpieczającą, cokolwiek, to każda minuta jazdy takim samochodem zadbanym to jest czysta przyjemność i myślę, że właśnie też można poznać po kierowcach, którzy mają jakieś tam gorsze samochody, też się nie boją te samochody, a rozbije się, dobra, spoko, kupię sobie innego grata. Nie no, śmieję się, ale też można poznać właśnie, kto nie lubi jeździć tym swoim samochodem, kto w ogóle nie lubi jeździć samochodami jak najszybciej do celu, a są na przykład tacy kierowcy, którzy wsiadają sobie do, nie wiem, nawet jakiegoś swojego BMW, tam E92, jakiegoś nowszego BMW, lepszego, jeżdżą sobie powoli. Chcą się nacieszyć tą jazdą. Oczywiście jak jest możliwość na autostradzie, to przyspieszą mocno, żeby szybciej pojeździć. Ale to jest właśnie esencja tego, że można się fajnie też bawić i cieszyć samą jazdą, samą w sobie. I to jest fajne, to jest fajna sprawa. I tak właśnie patrzyłem na tego kierowcę Passata i tak sobie doszedłem do tego wniosku, że kuźwa, no, nie ma co się śpieszyć. W niektórych momentach lepiej nie wyprzedzać, lepiej trzymać się za kimś i tak się dojedzie o tej samej porze. Chociaż, kurde, no, masz pod nogą troszeczkę tej mocy i wiesz, że masz więcej mocy od tych gościa z przodu i wiesz, że on cię tamuje. Chciałbyś jednak wrzucić czwórkę, żeby jechać te 70 na godzinę, a nie 60 jak on tam mieli na tej swojej czwórce, bo ma może krótsze biegi czy coś, czy tam więcej. To są rzeczy typowo z drogi wzięte dzisiaj, jak sobie jechałem, to zmyślałem. Ale to jest tylko jeden temat, jaki chciałem poruszyć, czyli płynna jazda. Drugi temat, który też chciałem poruszyć, to jest właściwie challenge dla nas wszystkich, dla was. Odkryłem jedną sprawę, że jadąc sobie samochodem, ja sobie zapisałem bardzo dużo utworów na telefonie, no nie? Na Spotify'u. Wszystkie sobie utwory zapisałem, te, które polubiłem. No i mogę je puszczać sobie offline, no nie? Żeby nie tracić tam transferu. Więc wybierzemy sobie mistrzostwa, może tutaj.
Samochody. Obecny samochód. Hot hatch. Też będziemy hot hatchami jeździć. Ach, całe szczęście, że to te. Tam miałem już pierwsze miejsce. O, kuperkiem tutaj jest. Ostatnio jechałem. Ale to była klasa A, teraz mamy klasę B. Napęd naprzód tym razem. No, więc słucham sobie tej muzyki. I sprawa wygląda tak, że ja często przełączam te utwory. I postanowiłem dzisiaj sobie właśnie zrobić taki challenge, aby nie przełączać tych utworów. Niech wpadnie jakiś naprawdę gówniany utwór, ale muszę go przesłuchać do końca i muszę czekać na ten fajny utwór, który wpadnie i wtedy odczuwać będę taką lepszą przyjemność z tego, że posłucham takiego lepszego utworu. Ojej, zapomniałem, że mam tutaj widok z kokpitu. Posłuchać takiego... Oj, Stasubar. Pięknie ona brzmi. Jest odcinek na YouTube, jak chcecie sobie zobaczyć. To właśnie z Forzy, jak jeżdżę taką Subarką z przetuningowaną. Świetne auto. No, i tak postanowiłem sobie nie przełączać utworu. Cały czas słuchać pełnej playlisty. Ustawiłem sobie tą playlistę losowo, żeby mi się tam odtwarzały te utwory losowo. I słuchajcie, dałem radę. Dałem radę, ale odruchowo, jak była jakaś chillowa muzyka, już przełączałem, już chciałem przełączyć sobie guzikiem na następną, ale nie. Jakoś się powstrzymywałem i słuchałem jej do końca, chociaż miałem ochotę ściszyć i cholera to po prostu przetrwać. Wiecie czemu? Wiecie czemu tak robiłem? Bo to jest taka zasada kontrastu. Na przykład jak macie dwie ładne laski. O, na przykład jak jesteście na jakimś evencie, nie wiem, jakimkolwiek evencie, gdzie są jakieś laski, które coś tam reklamują, takie sponsorowane, wiecie, ładnie ubrane, cyski na wierzchu, dupa, tam uda i tak wszystko widać, no nie? I sobie stoją. No i w sumie tak patrzysz na nie i mówisz, wow, fajne laski! Ale która właściwie jest ładniejsza, czy jedna jest ładniejsza, czy druga? No nie wiesz w sumie, nie? I tak jakoś... Jakbyś z jedną pogadał, to w sumie spoko, okej, ale nie ma to takiego większego smaku jakby, no nie? Ale gdyby była jedna laska brzydka, a druga ładna, no to nagle okazuje się, że z tą ładną chce ci się rozmawiać bardziej, że ta ładna jest dużo ładniejsza niż jakby była druga ładna obok niej. To jest taka zasada kontrastu i to nie tylko w tej sytuacji, ale tak, żeby wam to mniej więcej w nasze ludzkie mózgi przyswoić, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi, no to tak to tłumaczę na swoje. I w muzyce i w ogóle w wielu innych warstwach życia jest bardzo podobnie, że warto mieć ten kontrast, warto mieć to rozróżnienie między czymś, co nam się podoba, między dobrem, a złym czymś, co nam się może nie podobać. I tak samo jest właśnie, pomyślałem, że tak samo może być z muzyką. I wiecie co? Jak już przeleciał ten ciulowy utwór, naprawdę taki że aż, Boże, już chciałem przełączyć. Och, Boże, no nie? Jak przeleciał ten utwór i wpadł jakiś fajny, to normalnie tak mi się zajebiście humor poprawił, tak mi się zaczęło fajnie jechać. Ach, także polecam wam zrobić sobie taki challenge, bo wiem, że też macie ten taki nawyk, każdy tak ma, że jakaś ciulowa nutka wam wpadnie, kiedyś ją tam polubiliście, nie wiem. Kojarzyła wam się z jakąś tam dziewczyną, albo z jakimś samochodem, czy z jakąś sytuacją, ale teraz o tej sytuacji zapomnieliście i już ten utwór jest do dupy i nie chce wam się go słuchać. Ja też tak mam, no też jestem przecież człowiekiem, jestem ludzkim, także mam takie też sytuacje i te utwory sobie dodawałem, ale dałem teraz playlistę na losową, no i nagle ci wpadnie taki gówniany utwór i chcesz go przełączyć. I właśnie tak przełączałem sobie te utwory i słuchanie tej muzyki wcale nie było takie fajne. Były naprawdę takie kawałki, które mi się zawsze podobały i zawsze mi się będą podobać, ale trafiałem na nie i gdy na nie po prostu przełączyłem, to posłuchałem do połowy i przełączyłem na następny. Natomiast gdy słuchałem tego gównianego utworu i po tym gównianym utworze posłuchałem tego fajnego utworu, no to przesłuchałem go do końca z uśmiechem na twarzy. I jak się kończył, to aż płakałem, żeby kurczę nie pojawił się jakiś gówniany znowu, tylko żeby pojawił się fajny. Jak się pojawił fajny, to znowu euforia i znowu słucham do końca i się cieszę.
Naprawdę, takie małe rzeczy potrafią poprawić humor w codziennym funkcjonowaniu. Czy tam dojeżdżacie do szkoły, chciałem powiedzieć, ale macie teraz wakacje, także nie musicie nigdzie dojeżdżać, całe szczęście. Ale jak tam gdzieś idziecie sobie i słuchacie muzyki, czy nawet jedziecie samochodem, cokolwiek, nawet jak w domu, grając przy komputerze, słuchacie sobie muzyki, jakaś akcja, nie wiem, w CS-ie, w GTA wam nie wyszła, nie przełączajcie tej muzyki, przynajmniej postarajcie się, bo ja nie mam wtedy siły, jak mi coś nie wyjdzie, to od razu muszę przełączyć muzykę, bo no, co mi mogło nie wyjść, to chyba przez muzykę tylko, więc przełączam. Ale postarajcie się właśnie nie przełączać jej i słuchać tej muzyki do końca, nawet tej takiego gównianego utworu, który już wam się, nie wiem, znudził albo już wam nie pasuje. I to jest taki challenge dla was. I w następnym, pod następnym odcinkiem z Forzy chciałbym, żebyście napisali mi, jak wam ten challenge wyszedł. Czy wam się to udało, czy nie? Bardzo jestem ciekawy. No mi się dzisiaj udało i efekty były naprawdę tego bardzo, bardzo fajne. Słuchajcie, jadę sobie sprint teraz. Chyba będę miał problem z wygraną. Pada trochę deszcz. Moja Subarka. Moja Honda Civic jest troszeczkę podsterowna. No, jest to napęd naprzód. Niczego więcej nie możemy się spodziewać. Trzeba więc dobrze dostosować prędkość, ale nie, no nie mogę powiedzieć, bardzo fajnie mi się Hondą jedzie. Troszeczkę może brakuje mi mocy, ale to zaraz możemy sobie też tam dorobić, prawda? No, także nie ma stresu. Tutaj jest spory peleton przeciwników. Myślę, że mam spore szanse, aby ich dogonić. Także jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. I znowu te kosze, jak ja ich nienawidzę. Jeszcze cofniemy sobie kawałek. Jeszcze. Tu trzeba dostosować tą prędkość. Ten zakręt jest taki... Ach... Taki chamski on jest, że to szok. Nie mogę tak robić, jak teraz zrobiłem, że wchodzę takim jakby driftem. Honda traci sporo mocy od takich driftów i przy wyjściu z zakrętu no jest kaszana z przyspieszeniem. Dlatego trzeba w miarę ładnie się ustawiać na zakręcie, nie doprowadzać do poślizgu jak teraz znowu. Bo to się kończy straszną utratą prędkości. O, nie, takich sytuacji nie może być. Ale nie mogłem tutaj szerzej wziąć tego zakrętu, bo tu był ten cholerny trafik. Chyba, że się go uda wziąć od lewej. Udało się, ale znowu za duża prędkość. Jak go tu wziąć dobrze? Spróbuję już na tym etapie wyhamować. Dobra, to się spisało lepiej. Ale nie uda mi się tutaj... A cholera jasna! Nie uda mi się tutaj zdobyć dobrej pozycji. I chyba będę musiał powtarzać ten wyścig, niestety. Ósma, dziewiąta pozycja... To nie będzie dobra pozycja, raczej lipa, także powtarzam. Powtórzę sobie. I postaram się pojechać lepiej. Myślę, że mam szansę to wygrać, albo zdobyć chociaż, nie wiem, piątą pozycję, na pewno nie dziewiątą, bez przesady. Zagadałem się trochę. Nie można wszystkiego naraz robić bardzo dobrze. Ja się tym nie przejmuję. Trochę tutaj mielimy, ale trzeba brać pod uwagę, że no jednak jest ślisko. No cholera, czemu oni mnie tutaj zawsze tak pchają? Ja tego nie lubię, no. Zawsze się wpychają na Krzysia tutaj. Bardziej nie mogę cofnąć. Dobra, spróbujemy. Jeszcze może podgonić. Brakuje tego przyspieszenia. Coś możemy tu zrobić, aby to przyspieszenie zwiększyć. Czy to jest za sprawą gorszej trakcji? Nie mam pojęcia. Na pewno trochę mocy tu brakuje. Moglibyśmy zwężyć opony z przodu i spuścić powietrze? Nie wiem. Nie mam pomysłu, co tutaj można by jeszcze wykombinować. Z przodu zainstalowaliśmy sobie spoiler. Właściwie ja nie robiłem tutaj żadnego tuningu. Może jeszcze... Co oni tu robią? What the fuck? Ale fart. Można by tu jeszcze ze skrzyniobiegów coś tam pofolgować, bo przecież ja mam chyba nawet skrzynię biegów jakąś najlepszą zainstalowaną tutaj w kondzie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Może powinienem jakąś słabszą zainstalować. I jeszcze możemy skrócić te biegi troszeczkę, żeby zwiększyć przyspieszenie. Tutaj naprawdę nie potrzebujemy wielkich prędkości. Prędkość maksymalna na poziomie 200 km na godzinę. To jest jak najbardziej wystarczająca prędkość, żeby wygrywać. Nie potrzebujemy tu nic więcej. Zobaczcie, jakie ja prędkości teraz osiągam. Ale zdupiłem teraz strasznie. Nie wiem, czego mi tutaj zabrało. No, wiem, co możemy zrobić.
żeby samochodzik mniej driftował, możemy z tyłu zrobić lekki negatyw. Myślę, że to pomoże, ale zobaczymy jeszcze. Jestem na trzeciej pozycji. O, i teraz zakręt mi się naprawdę bardzo fajnie udało pokonać. Bardzo, bardzo ładnie to wyszło. Cały czas staram się przypomnieć sobie te wszystkie tematy, jakie sobie tam wymyśliłem podczas jazdy. No cholera, popchnął mnie ten Mini Cooper. Szlak by go trafił. Wiecie co, ja nie wiem, kiedy ten czas przy Fordzie zlatuje mi. A pierdziele. Ale już gram przez 32 minuty. Naprawdę nie wiem, kiedy to leci. Czy ta gra ma jakieś spowolnienie czasu, czy przyspieszenie czasu zainstalowane dosłownie w sobie, czy coś. Wciąga niesamowicie i to są dosłownie godziny. Ale będzie trzeba sobie kupić Golda na Xboxie, żeby jeszcze pograć troszeczkę online w Horizon 2. Bardzo fajnie brzmi w sumie Honda Civic po tym takim moim przerobieniu. Kurczę, myślałem, że to przeciwnika to zwykły truffle. Dobra, tu musimy ostro przyhamować, mamy dość ostry zakręt. Tak, będziemy musieli coś tutaj zmienić. Na pewno pod względem tuningu dostosowania skrócimy te biegi, żeby Civic się lepiej zbierała. Damy lekki negatyw z przodu, pokombinujemy tu różne rzeczy. Na pewno uda się zrobić z tego samochodu cudo. Trzecia pozycja udało się zdobyć, chociaż muszę przyznać, że z trudem. Było to dość trudne wyzwanie teraz, bez takiego żadnego tuningu w Hondzie Civic, ale to się da jak najbardziej poprawić. Także to sobie zmienimy. Moment. Dzisiaj widziałem też fajne BMW Rekina na fajnych felgach. Nie wiem, co to były za felgi, ale były takie złote, szprychowe. Bardzo fajnie to wyglądało. Nie takie szprychowe jak od lowriderów. Podobne do jednych takich BBS-ek. Ja chyba na wszystkie felgi mówię BBS-ki, sorry, ale to są chyba najbardziej popularne felgi w moich rejonach. Dobra, ciśnienie w oponach, przód. Damy niższe troszeczkę, 1,5 bara, myślę, że będzie w porządku. Skrzynia biegów, przyspieszenie, o, tutaj możemy coś porobić. Prędkość maksymalna 200 to jest spokojnie. Wystarczy nam do zabawy. O, no 260, kto tu taką prędkości będzie osiągał, dajcie spokój. 250, Jezus, to co my z tym przyspieszeniem tutaj możemy zrobić? 229, wyższych prędkości na pewno nie będziemy tu osiągać, zagwarantuję wam to. To nie jest ta klasa. O, tyle wystarczy, dobra. Co tutaj mamy? Ustawienie, kąt, przód, dajmy ujemne, tył, mamy leciutko ujemne. Nie można też za bardzo tego ujemnego dawać, żeby dupa nam nie latała za mocno. Tu mamy sztywno. Resory miękkie, tłumienie wysokie, niskie, przód, zawieszenie. Dajmy troszeczkę wyższe. Przód niżej, żeby może docisk był lepszy. Teraz tak, z tyłu. Żeby tak nie wybijało tego samochodu na nierównościach, żeby tak nie podskakiwał. To też wpływa negatywnie na to, że samochód się troszeczkę obraca przy różnych tam wertepach. Tłumienie. Dajmy troszeczkę miększe to zawieszenie. No i aerodynamika. Możemy przód trochę docisnąć. Pokonywanie zakrętów. Albo... W sumie zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Dyferencjał, tutaj nic nie zrobimy. Okej. Okay. I lecimy. Zobaczymy teraz, co się stało. Z przodu mamy leciutki negatyw, z tyłu mamy pół stopnia tylko koła w negatywie. I powinno to lepiej się trzymać. Możemy jeszcze trochę ten negatyw z tyłu powiększyć. O, nie wiem, tam może stopień? Nie, stopień za dużo może będzie. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Auto powinno teraz właśnie być bardziej responsywne i chyba jest. Mamy zawieszenie troszeczkę miększe. Ale w przypadku, gdy wjadę sobie na jakieś wertepy, albo będzie jakaś taka mała górka czy coś, nie powinno mi tak zarzucać, czy auto nie powinno się tak wybijać, podskakiwać strasznie. To też jest bardzo ważne, żeby to doregulować. Jakaś odpowiednia muzyczka. Zobaczcie, jak się tutaj to fajnie świeci. Taka scena jest.
Forza jest niesamowita. Nie możecie powiedzieć, że nie. Wspaniała gra. Dobra. I zobaczymy, jak teraz ten samochód się będzie spisał. No co, najlepiej to chyba przetestować od razu na wyścigach. Więc pojedziemy. Tu mamy co? Przełajówkę? Chyba tak. Coś tam widziałem. Jakiś na miniaturce samochodzik rajdowy. Dalej rzuca tu perą. Myślę, że mógłbym coś jeszcze tutaj zrobić przed wyścigiem, ale zobaczymy. Może się uda zdobyć też tam drugą pozycję. Przydałoby się. To chyba będzie przełajówka, coś tak czuję w majtkach. Ups. Nie pykło. No kurczę, no miałem taki fajny temat, żeby go poruszyć. O właśnie samochodach i paszcie. Ja muszę sobie te tematy spisywać, bo naprawdę podczas jazdy mi się dużo przypomniało albo powymyślałem dużo różnych rzeczy. Muszę się chyba przenieść teraz w ten świat prawdziwy, gdzie jadę sobie samochodem i przypomnieć sobie te sytuacje, które się działy na drodze, żeby wam opowiedzieć. Dobra, bierzemy Civica i jedziemy dalej. Przypominam, ale nie wiem, czy sobie przypomnę. Mam nadzieję, że mi się uda. Bardzo bym chciał, bo to były naprawdę fajne tematy. Mamy tu Juke'a, mamy tam... Juke jest w Hot Hatchach? To jest taki mini SUV troszeczkę, no nie? Jakiś taki, to jest crossover. Taki mini SUV, jak ja na to mówię. Tak, mamy trochę shooteru, trochę przełajówki. Zobaczymy, jak mi pójdzie w Civicu. Wow! No, jeśli chodzi o shooter, to jest naprawdę pięknie. Trochę tutaj źle pokonałem, ale zrobiłem to, co chciałem. W sensie, samochodzik ładnie teraz na tych nierównościach tłumi wszelkie takie właśnie gówna. Nie zarzuca mnie i to jest bardzo dobre. To jest bardzo fajne. No, można nim się teraz normalnie poruszać, myślę. Pokonywanie zakrętów jest ok. Docisk troszeczkę zmniejszyłem tego przedniego spoilera. Ale wow, mam wrażenie, że się zwiększyło przyspieszenie. Ciekawe, czy to za sprawą skróconych biegów. Zobaczcie, że ja naprawdę ich tutaj podganiam. Nie, zobaczcie, jak pięknie. Tam jedzie też Civic, ale nie zrobiona w żaden sposób. Moja jest przemalowana. Spoiler, krata, wszystko, cacy. Myk, proszę bardzo, zobaczcie, jak pięknie wylądowałem i po lądowaniu od razu bucik piękny. Wyprzedziłem tamtego kuperka. Trochę tutaj skosiłem, nie powinienem tak robić, bo jednak na tej utwardzonej drodze, wiadomo, że się zyskuje więcej prędkości niż na bezdrożu. Tu mamy asfaltu trochę. No i próbujemy tam podgonić. Ja tu trochę źle jadę, nie pamiętam w ogóle tej trasy, ciężko mi się tu jedzie teraz. Nie wiem, czy ja to jeździłem nawet. Ale jak pięknie ich podganiam. Oni chyba jeszcze w tym miejscu nie hamowali, dlatego to nie jest takie podganianie na dohamowywaniu. To jest naprawdę podganianie na prostych. Zobaczcie, co się dzieje teraz po wyjściu z zakrętu. Z przodu jedzie ten Nissan Juke. Paskudny żuk. Nissan Żuk powinniśmy na niego mówić, nie? On ma takie oczy dziwne. Czy to Juke jest? To jest chyba Juke. Ale Juke też ma swoje uroki. To jest też fajne auto. Widziałem Juke'a stuningowanego, fabrycznie oczywiście. To był jakiś Juke R albo coś takiego? Nie pamiętam już dokładnie. Nie, to był Juke Nismo, o! Tak. I nie wiem, ile on miał tam kuniów, ale miał bardzo fajny pakiet karoserii. Miał takie czerwone kreski i był chyba... miał taką naklejkę na całą karoserię z włókna węglowego. Tak, oni tu muszą chyba hamować jednak te boty, bo ja ich tutaj podganiam przed zakrętem. Zaliczyłem? Chyba zaliczyłem. Trochę skopałem tu z wyjściem. Dodałem na maksa gazu i ten samochód nagle zaczął ciągnąć do przodu zamiast skręcać. I to mnie wypchało troszeczkę na zewnętrzną, ale... Zobaczmy, teraz jest decydujący zakręt. Tu źle pokonałem. Niestety przy właśnie dodawaniu gazu, jednoczesnym skręcaniu, samochodzik mój strasznie ciągnie na zewnętrzną. To jest zły omen. Ale patrzcie, co się dzieje teraz. Podgonię go? Nie, kurczę, daje ostro czadu. No to jednak są jego tereny.
Ten crossover lepiej sobie daje na takich, no to jest Nissan Juke PE jakiś, nie wiem co to może być. Dobra, w generalce jestem drugi, jeszcze mam spore szanse, żeby podgonić tutaj resztę. Także spokojnie. Myk. No i prawie zdobyłem kolejny wheelspin. Elegancko. Tak sobie myślałem dzisiaj, że właśnie sobie kupię Golda na ten odcinek i pojeżdżę trochę. Właśnie na multi, bo wbrew pozorom naprawdę sporo osób jeszcze gra Forza Horizon 2 na multiku. Co to już ostatni wyścig? Nie, jeszcze tutaj mam. No to świetnie. Już myślałem, że będziemy kończyć, ale na szczęście nie. Tu mamy wyścig i nie wiem co to będzie, ale to jest chyba sprint jakiś, czy coś takiego. Także spoko loko, sobie przejedziemy. Nie mogę się doczekać Forzy Horizon 3. Wiecie co, ja wam obiecałem jakiś czas temu, że przejrzymy sobie ten zwiastun i przejrzymy sobie jak najbardziej dokładnie jak to tam będzie wyglądało. Chcę tak troszeczkę, żeby opadły nam te emocje z tego, że ta gra została zapowiedziana na pecety. Sorry, nie na pecety, tylko na Windows 10, platformę do grania. Została zapowiedziana i to jest też trochę rewolucyjna informacja, no bo jednak nigdy nie można było grać na blaszaku w Forzę żadną. No poza Apexem, tego nie liczę, bo to jest wersja demo jakaś tam. No, także fajnie, Horizon na PC-cie. Oczywiście chciałbym mieć te... Nie wiem, czy będę chciał mieć te dwie wersje gry. Czy będzie trzeba mieć dwie wersje gry? Nie wiem, bo to chyba ma się jedno konto Microsoftu. I do właśnie PC-ta i do Xboxa. Ja tak właśnie mam, że Windowsa mam na innym koncie co Xbox. Wow! Co konto na Xboxie? No to logiczne, chyba każdy tak robi, to jest najbardziej opłacalna sprawa. Dobra, tu muszę puścić gaz. No i teraz udało się pięknie to pokonać. Ten zakręt. Dobra. Pięknie ich podganiam. Teraz jechałem trochę w tunelu aero. I to co to jedzie? Alfa chyba. No, takie podobne światła jak Alfy mają. Ma z tyłu. No to udało mi się podgonić. Zobaczcie, teraz znowu się złapię tunelu. Jednak ustawienie tej skrzyni biegów na przyspieszenie dało sporo. I zobaczcie, wcale nie potrzebuję tutaj prędkości na poziomie tam 300 km na godzinę, jak wcześniej była ustawiona ta skrzynia biegów. 200 km, 220 to jest maksik, jaki będziemy tutaj osiągać na tych drogach. Spatrzcie, nawet teraz taki pojedynek, prawie że maksymalna prędkość, no nie wszystkich samochodów i 200 na godzinę i zobaczcie, że ja ich podganiam. Ja ich podganiam z taką prędkością, więc nie ma stresu, nie ma potrzeby tutaj wyciągania z tych samochodów czegoś więcej. Wow. Patrzcie na to, widzieliście? Okej, okay. Mamy drugą pozycję. Mam nadzieję, że ten koleś z przodu to nie jest lider, bo ma spore szanse wygrać, ładnie pruje. Troszeczkę ma wyższą prędkość maksymalną, ale ja mam szansę go podgonić teraz na tych krótkich, prostych odcinkach, które się właśnie zaczynają. Jeśli uda mi się dobrze pokonywać zakręty, a bardzo bym chciał, to będzie bosko. Jeszcze na ostatni wyścig, zanim właśnie zacznę ostatni wyścig, zrobimy sobie negatyw na tylne koła, tak żeby tym autem tak nie bujało strasznie. Zobaczcie, że ja mam spore problemy, aby odpowiednio ustawić się do zakrętu. Wcale nie skręcam nim jakoś gwałtownie. Ja sporo muszę tutaj kontrolować kołami, żeby jechał mniej więcej prosto. Ale i tak jest to znacznie lepszy poziom prowadzenia niż jak w poprzednim odcinku mieliśmy Renault Megane z napędem na tył. Tamtego samochodu w ogóle nie dało się opanować. Civic jest sporo lepsza, z lekkim negatywem, dosyć sporym negatywem w sumie z przodu i z lekkim tam dostosowaniem ogólnie. Dobra, skupmy się teraz na wygraniu. Jeszcze mam szansę, to się trzeba ustawić dobrze do zakrętu. No i trochę tutaj skusiłem, bo zadriftowało mną. Puścimy gaz. Dobra, jest jeszcze szansa wygrać. To jest Fiat Punto chyba? O, cholera, popchałem go. Mogę to cofnąć. Zobaczymy, czy mi się uda. To nie jest jakby decydujące starcie, ale wolę to powtórzyć, żeby mieć później trochę więcej spokoju.
O, i mogę sobie pojechać tak i ewentualnie jego przyblokować, ale chyba nie będzie takiej potrzeby. No popchałem go leciutko i przez to bym przegrał. Dobrze, no to mamy chyba przewagę już w generalce, także na spokojnie. I teraz zrobimy co? Dam troszeczkę negatyw z tyłu. I zobaczymy, co się stanie. Mógłbym też zwiększyć docisk z tyłu. Ciekawe, jaki to by dało efekt. Nie wiem. O, jakaś fajna nutka wleciała. No, jedziemy, jedziemy. Okej. Mamy wheel spina, to możemy sobie zakręcić. Nie wiem, co my tam wygramy, ale chyba nic konkretnego. Samochody też tutaj wpadają. 20 tysięcy. Okej, spoko. Idziemy do tuningu. Idziemy zrobić sobie z tego samochodu maszynę do wygrywania znowu. Ustawienie tył. No i tutaj też zróbmy negatyw. Taki sam jak i z przodu, co wy na to. A może większy? Dajmy taki maksymalny negatyw. 5 stopni. Zobaczymy, jak to wygląda teraz. Nice. Zobaczymy, czy rzuca mu dupę. Tak jak wtedy. Nawet widać ten negatyw, to jest świetne. Trochę nieładnie to wygląda, ale na szczęście te koła chowają się za tylnym zderzakiem, więc nie będę musiał na to patrzeć podczas wyścigu. Nie powinno mu tak rzucać dupy teraz. Nie tak jak wtedy. Trochę go gasi na właśnie takim driftowaniu. Driftuje, kurczę, jak samochód z tylnym napędem. Ja myślę, że teraz będzie lepiej. Zobaczymy, jak to się spisze właśnie na wyścigu. No mówię, teraz nie mam spiny, mogłem sobie porobić z Wikiem, co mi się tylko podoba. Ale wiecie co, ja nie tylko te samochody sobie tutaj tuninguję, żeby sobie tuningować i przejechać nimi odcinek. Ja tymi samochodami, może nie teraz, bo teraz nie mam Golda, ale ja tymi samochodami rywalizuję w online, więc ja chcę, żeby one były dobre nie tylko tutaj do walki z botami, ale też do walki później z normalnymi graczami, więc one muszą być odpowiednio szybkie. Chciałbym, żeby ta Civic jednak troszeczkę wymiatała i w momencie, kiedy będę musiał jechać klasą B, będę miał jakiś wybór między na przykład tym, co ja tutaj mam, Mini Cooperem, a właśnie Civiciem. I tutaj też inna sprawa, bo ja w klasie B mam chyba jeszcze więcej samochodów, ale... Co tutaj robi? To jest chyba Acura. Acura R. Czyż Honda... Nie pamiętam, jak ten samochód się nazywał z przodu, ale czy to jest hot hatch? Czy to jest hatchback? Tak chyba nie do końca. Nie? No ale dobra, może ja się nie znam. Nie wiem. Pominąłem punkt? Chyba nie. Ale się spychają, no patrzcie na to. A teraz mnie nie zepchasz. Teraz mam negatyw, kurczę, i z przodu, i z tyłu. Możesz mnie pocałować. Tak, więc no, ja sobie te samochody też tuninguję tutaj na odcinkach, ale ja nimi później rywalizuję. To nie jest tak, że ja sobie mam te samochody, one gdzieś tutaj gniją w garażu. Nie. Ja je wykorzystuję do ścigania się później. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby one były dobre. Więc walka z botami to jedno. Ważne, żeby te samochody jakoś tam wygrywały. Ale tak naprawdę też na online spotykamy różnych graczy. Jedni są jacyś hardkorowi, że potrafią wygrać z nami jakimś tam, nie wiem, z jakimś klasykiem sportowym. Chociaż te klasyki są okropne w prowadzeniu. Boże, nigdy w życiu już chyba w tej grze nie będę jeździł klasykiem. Nie wiem. Te klasyki są za darmo, są okropne. Ich się nie da w żaden sposób dostosować tak, żeby jeździły normalnie. Chyba, że będą jechały 20 na godzinę, to wtedy da się je opanować spokojnie. Ale w momencie, kiedy ścigamy się z prędkościami powyżej 100 km na godzinę, już nie mówię tutaj nawet 200, ale powyżej 100 km na godzinę, robi się kaszana. I miałem kilka takich odcinków właśnie z Forzy, gdzie były spore problemy z tym, nie polecam. No, więc tak, mam sobie te samochodziki i mówiłem, że w klasie B ja nie tylko mam te dwa hatchbacki, czyli... jak to tam, Mini Cooper i Honda Civic aktualnie. Tylko mam jeszcze inne, ale ponieważ te są aktualnie w tych mistrzostwach dostępne,
no to tylko te mogę wybrać, ale są też inne w klasie B, także spokojnie. Ja na wyścigi multiplayer mogę sobie wybrać inne. Takie mam wrażenie, że ten samochodzik teraz troszeczkę gorzej przyspiesza, jak zrobiłem ten negatyw z tyłu. Ciekawe czemu w sumie. Ale to może moje wrażenie, nie wiem. Dobra, próbujmy coś tu osiągnąć. O Jezus Maria. Czy ja tu instalowałem jakieś lepsze hamulce? Nie no, hamuję w porządku, tylko ja tu w ogóle nie wyhamowałem wcześniej, dlatego tak nie poszło do niczego. I też się zagadałem na tym wyścigu, więc już w ogóle. Och. Strasznie, strasznie to skaczyłem. Co to za auto jest? Honda, ale kurczę, wiecie co? Podoba mi się ta Honda. Bardzo, bardzo mi się podoba. No, patrzcie, oszklony dach, chyba? Chyba mamy oszklony dach. I bardzo ładny tył. Zgrabny, fajny samochodzik. Zdaje się, że z tyłu te drzwi są też otwierane. Coś może podobnego jak w Mazdzie RX-7, ale nie jestem pewny. Ogarnę sobie ten samochodzik. Ładnie wygląda, podoba mi się. Okej. Okay. Słuchajcie, 87%, ja jestem na 8 pozycji. To naprawdę nie jest dobry omen. Trzeba będzie się poprawić. Nie, o, meta już jest. Od początku. Zagadałem się. Przegrałem to jak Polacy mistrzostwa, no. Damy radę. Zobaczcie, że ten start też nie jest zbyt dobry, ale kontrola trakcji nie uruchamia się tutaj tak często. Więc nie jest tak tragicznie. Mógłbym troszeczkę tutaj lepiej tym gazem operować na starcie. I tam może troszeczkę zyskać, ale to się zyskuje bardzo niewiele, przeważnie. Dobra, gonimy, gonimy. O, a tak na marginesie, tam z przodu jedzie Honda Civic, którą mogłem chyba kupić, to był 2005 rocznik, czy 10 nawet, cholera wie, już nie pamiętam co to było, ale bardzo plastikowo mi się w tej Civic jechało, tak się czułem w niej plastikowo. Te plastiki były takie twarde, wiecie, jakbyście mieli w ręce pilota jakiegoś, straszne to było. Te nowe Fordy są też okropne. To zależy jakie, no bo mówię tu o Fordach takich typowo komercyjnych jakichś. O, wiem o czym miałem wam opowiedzieć, przypomniało mi się. Za moment wam opowiem, to będzie fajne. Ale wracając do Fordów, no to te Fordy nowe, ten Ford na przykład Transit Connect, okropna sprawa. Wiecie co jest jeszcze gorsze? Nie, aż muszę zatrzymać grę. W jednej pracy jeździłem właśnie Connectem. Nowym, to jest nowy Connect, 2000 chyba tam 13 albo 14 rocznik. I w tym Connectie on nie miał full wyposażenia, ale ogólnie wszystkie te kokpity do wszystkich tych samochodów są robione tak samo, więc pod full wyposażenie, no nie? I, słuchajcie, w tym Connectie deska rozdzielcza wygląda tak. Normalnie tutaj kierowca, zegary i jest na środku deski rozdzielczej taka wnęka głęboka, no nie? I tam jest miejsce na komputer pokładowy, na jakiś GPS albo coś takiego. Ale ten samochód nie był wyposażony w żaden tego typu bajer, więc w tym miejscu, gdzie powinien być GPS, był po prostu wpierdzielony, zwykły, czarny plastik, który miał niby tam imitować ekranik, ale to jest zwykły, czarny plastik. I nie było tak, że ta deska rozdzielcza była, no wiecie, jakoś to normalnie było zategowane, jak we wszystkich innych zwykłych samochodach normalnych. Nie wiem, typu, nie wiem, Volkswagen. W Volkswagenie masz 5 różnych desek rozdzielczych i do każdego typu, nie wiem, opcji samochodu masz inną deskę rozdzielczą. Jak masz mieć GPS-a, no to masz deskę rozdzielczą pod GPS. Jak masz nie mieć GPS-a, no to nie masz tego GPS-a i nie masz tej deski rozdzielczej. A tutaj do tych Fordów pakują wszystko to samo i to tak wygląda strasznie plastikowo i te plastiki są takie twarde w dotyku, jakbyś naprawdę trzymał pilot od telewizora, a dodatkowo powiem wam tak, samochód rocznik 2013, wszystkie możliwe dookoła plastiki, w drzwiach, nie w drzwiach, wszystko dosłownie trzeszczy. I samochód miał przejechane jakieś 50 tysięcy kilometrów. Makabra, makabra. Strasznie plastikowo się czułem. No, ale wracając do gry, to właśnie, o, teraz przede mną jedzie znowu ta Honda Civic i w niej też się tak dosyć plastikowo czułem, ale
mimo wszystko bardzo fajnie mi się tym samochodem jechało. Bardzo fajnie się go prowadziło, nie były jakieś tam drogi. On chyba wtedy mi ktoś oferował za niego 6 tysięcy, to była mała cena, a autko było fajne. Tylko mnie irytowały dwie sprawy. Po pierwsze, te przednie reflektory, one mają, nie mają tego szkła, tylko mają plastik. I ten plastik był porysowany, trzeba byłoby go zeszlifować ładnie, żeby nadać mu jakieś tam blaski w ogóle. A to wyglądało okropnie, te takie drobne ryski jakieś tam od kamyczku zebranych na autostradzie, okropna sprawa. I no te klosze po prostu były takie przydymione. To nie był tuning, tylko były przydymione od tego brudu, nie brudu, zarysowań, milion różnych małych rysek powodowały, że nie wyglądały klarownie i to mnie bardzo odstraszało. Druga sprawa. Jak mamy na przykład, odstrasza mnie w samochodach też to, że jak mamy kierownicę, to ta kierownica jest znacznie oddalona od szyby. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, ale na przykład nie wiem, czy to tutaj jest pokazane w tej Hondzie. No tutaj tego nie zobaczymy tak. Ale w tamtej Hondzie Civic tak jest, że jakby ta belka tutaj, gdzie ja teraz patrzę, ona jest strasznie tak wysunięta do przodu. W tej Hondzie Civic akurat tak nie jest, ale chyba w tamtej tak jest. Na pewno w tamtej tak jest. A tutaj wygląda to w miarę w porządku. Ja się nie czuję w takim samochodzie dobrze. A jeszcze bardziej. Nie czuję się w takim samochodzie dobrze, jak czuję, że ja nie mam nad nim panowania, czy coś takiego. Ale ponoć jest to bardzo fajne ustawienie kokpitu, dlatego że... Zaraz wam powiem dlaczego, tylko spróbuję to cholera wygrać. Okej, tutaj musimy ładnie wejść. No i znowu mi driftuje, cholera. Czy ja to przejadę dobrze? Trzeba jakoś bez gazu wejść. Nie, ja tu źle w ogóle pojechałem. Patrzcie, ja nawet nie używam tutaj, nie dodaję gazu, a i tak mi ta dupa lata, no. Musiałbym coś tu innego wykombinować. Inaczej wejść też, muszę się już w tym momencie tutaj trzymać lewej strony. Teraz zajechać tu, ale to jest bardzo ciężkie, bo ja tylko trochę skręcę i samochód już driftuje. Myślę, że ten z tym negatywem to ja trochę przesadziłem. Jest troszeczkę ciężko. Okej, okay, próbujemy tutaj. No cholera, nie mogę być na tej pozycji. Jeszcze raz, kurczę, ja myślałem, że to już jest meta. A tu mogę się jeszcze w strumieniu trzymać. Dobra, gaz. Dobra, trzecia pozycja powinna wystarczyć. Mam nadzieję. No więc to jest ponoć bardzo fajne, bo na przykład, jeśli jedziemy sobie samochodem, ja mam tak w swoim samochodzie, to jest problem. O, wygrałem jednak. O, jeszcze spora przewaga, spoko. W moim samochodzie jest to trochę problem i też na przykład w Passacie FL-u i paru tego typu podobnych samochodach o podobnym kokpicie, nie wiem, w Fordzie, Focusie mamy coś takiego, że te belki są ustawione dosyć blisko kierownicy. Czyli mamy tutaj, nie wiem jak wam to pokazać. Powiedzmy, że tak. Nie wiem jak wam to pokazać, no. Dobra, inaczej. O, to jest... Ja nie jestem znawcą, tylko chcę na swoje jakoś to przetłumaczyć. Nie mam pomysłu. Dobra, inaczej. Mam długopisy. Więc... To jest belka, tak żeby z waszej perspektywy to było dobrze widoczne. Może tak. A wyobraźcie sobie, że siedzicie teraz w kokpicie, nie? Samochodowym. Tu macie dwie belki, a tu macie kierownicę, no nie? No i ta kierownica jest ustawiona... O, może tutaj. Tu macie kierownicę. Teraz inna perspektywa, ciach. Tu macie dalej kierownicę i ta kierownica jest albo bliżej tej belki, nie? Albo dalej. No i właśnie w tych samochodach, w których ja nie lubię jeździć, ta kierownica jest dalej, gdzieś o w tym miejscu, a tu jest belka, tak wiesz? Wiecie, tak o.
I tutaj jest w tych samochodach taka mała szybka. No i ta szybka pozwala zobaczyć jakiegoś przechodnia, który przechodzi właśnie przez pasy. A w momencie, kiedy ja jadę swoim Volvo, no to tej szybki nie ma, tylko jest belka. I ja w momencie, gdy dojeżdżam do pasów, często nie widzę właśnie przechodnia i muszę bardzo uważać, żeby kogoś tam cholera nie walnąć. I to jest zdecydowany plus właśnie takiego rozwiązania. Minus jest taki, że ja tego nie lubię. I tyle. Honda Civic, na pewno ja tutaj coś pomieszałem z tuningiem i będzie trzeba to naprawić. Cholera, gram już godzinę w Forze. Nie wiem, dla mnie to było jakieś 20 minut. I patrzcie, nie zdążyłem opowiedzieć wam o moim temacie, który sobie też dzisiaj pomyślałem, ale zapisuję sobie na kartce, żeby opowiedzieć wam w następnym odcinku o moich wrażeniach z ostatniej jazdy. Zapisałem sobie na kartce, ale nie pokażę wam, co to jest. Niech to będzie niespodzianka na następny odcinek, na który was serdecznie zapraszam. Na dzisiaj bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i piszcie w komentarzach oczywiście. A, jeszcze jedno, muszę wam, kurczę, podziękować za taką za taką liczną ilość komentarzy pod ostatnim filmem. Naprawdę jestem zachwycony tym, bo seria z Forzy na początku była taka sobie, nie była jakoś tam super oglądana. Teraz 811 lajków, 356 komentarzy. Wow, jestem naprawdę dumny z mojej widowni. Tym bardziej, że to jest jedyna taka gra wyścigowa z samochodami z realnego świata, w którą aktualnie robię taką regularną serię. Także jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to wszystko. Mam nadzieję, że też się dobrze bawicie ze mną, czy nie. Na razie, pa pa.